Wow. To jest jeszcze ten deszcz. Kurde. Ty, możemy sobie pojechać normalnie tutaj. What? Moi drodzy, musiałem dla was to nagrać, bo ta mapa jest po prostu nieziemska. Poczułem się, jakbym grał w zupełnie inną Forzę niż grałem. W jakąś Forzę typu Tokio albo coś takiego. Ej, zobaczcie i dajcie znać, co o tym myślicie. To jest totalny sztos. Patrz. Ja pierniczę, pana to. Te refleksy, to wszystko, ale to genialnie wygląda. Jakieś tam billboardy były, jakieś świecące rzeczy. Patrzcie, wjeżdżamy do tunelu. To znaczy, wdriftujemy do tunelu. Ale dosłownie, ja się tam zaraz zatrzymam i sobie pooglądamy to miasto, bo to jest, kurde, miasto. Zaraz też zerkniemy sobie na inną mapkę tego typu i dosłownie kopara opada. Bo to zupełnie tak, jakbyś grał w inną grę. To jest w ogóle koło jakiegoś chyba festiwalu tego offroadowego na pustyni, nie? Zdaje się. I cyk, i tutaj sobie wjeżdżamy, już robimy okrążenie, także widzicie, że cała ta mapka nie jest jakaś ogromna. Ale zobaczcie, tutaj sobie wjeżdżamy do niby jakiegoś parkingu albo coś takiego. Mamy jakieś takie ogrodzenia po bokach. Te tunele w ogóle przypominają Shutoko mi trochę. Na Shutoko są właśnie takie... Wow. Na Shutoko są właśnie takie tunele wszędzie. Tak to sobie wygląda. Trochę chciałbym, żeby można było sobie tutaj pojeździć jeszcze gdzieś tam w prawo, lewo, ale takie mapki też sobie oczywiście za chwilę posprawdzamy. Ale patrzcie na te neony z przodu, nie? To wygląda faktycznie jakbyśmy byli w jakimś mieście. Jakiś taki kurz albo dym? No nie, skąd się tu bierze, ty? Nie wiem, może to od tej pustyni, tak? Ale dziwne. Zobacz, jak to wygląda. Jak już się tak przyglądasz trochę dokładniej, nie? To tak, no, nie wygląda imponująco. To już widzisz, że to jest złożone z tych wszystkich elementów, które możesz używać w edytorze, prawda? No to jest jasne, ale przez chwilę masz takie złudzenie, że to jest, wiesz, zupełnie inna gra i to jest niesamowite w tych mapkach. Bardzo mi się podoba. Czy dałoby się tu na przykład zrobić takie zdjęcie stylizowane na Need for Speed Underground? Jak myślicie? Mamy w sumie świecącą się drogę. Pasowałoby, no nie? Tylko musielibyśmy zawrócić, nie wiem, czy mi gra pozwoli cofnąć się tam. Żeby mnie, wiesz, nie cofnęło tutaj z powrotem. Bo bym chciał sobie zrobić zdjęcie tam w tych neonach i te odbicia jakoś złapać czy coś. Wygląda to genialnie. Jeszcze ten Nissan z takim malowaniem Japan. O, tutaj coś mamy takiego. Tutaj jakieś oświetlenie jest. Świetnie to wygląda. Tu mamy jakiś taki zakręt. To może byśmy... Ojej, to już samochody już okrążenie zrobiły. Tutaj mamy coś takie. Chyba jak się odwrócimy, to będzie lepiej wyglądać, nie? O, o, to będzie wyglądać dobrze. Stańmy sobie tu na środku i dupnijmy foteczkę. I zróbmy tak w stylu Need for Speed Underground. Okej. Tu mamy coś naprawdę ciekawego. Chyba mapa miasta, słuchajcie. Tak wygląda początek. Wow. Wow. To wygląda zajebiście. Wiesz, na pierwszy rzut oka, jak zaczniesz się przyglądać, robi się coraz gorzej, no nie? No bo wiadomo, no to nie jest jednak realne miasto, ale daje takie wrażenie i to wrażenie jest naprawdę fajne. Chociaż, zobaczcie, nie ma tylu neonów, tylu świateł i tak dalej. Nie, ale coś tam jest, daje takie... Jak jedziemy sobie teraz z tym GTR-kiem, cyk, no to można by powiedzieć... Kurde, ciekawie to wygląda. Wow,
deszcz, to jeszcze ten deszcz. Okej, tu mamy wjazd jakiś do tunelu, zobaczcie. Aha, bo tu już jest koniec. Rozumiem. A co jest tam dalej? Tam dalej chyba nic nie ma, to jest po prostu ten kawałek. I mamy taką miejską mapkę. To jest chyba zresztą na moście, tak mi się wydaje. Tak, to jest most. Ten tutaj na górze, widzicie, tam są te przęsła. Wow, jeszcze brakuje mi takiej mapki. Muszę znaleźć taką mapkę, gdzie można sobie po całym mieście gdzieś tam skręcić w prawo, lewo, jakieś skrzyżowanie i tak dalej, nie? Ale przejedźmy się, bo może jeszcze w tę stronę będzie coś więcej. Widzę, że na mapie coś tam chyba jeszcze jest. Także co, pojedźmy sobie jeszcze tutaj. Tu mamy finish. Ej, czekaj, bo to chyba nie jest koniec. Dobra, gdzie my tu możemy jeszcze pojechać? Tutaj mamy jakieś roboty drogowe i chyba koniec miasta jako takiego, okej. Okay. Ale pojadę sobie jeszcze tą drogą... aha, bo tu jest tunel, okej. Okay. Czyli my wjechaliśmy do tego takiego miejskiego jakiegoś tunelu, chyba. I tu jest dalej, tu jest kontynuacja, zobaczcie. Są dalej te bloki. Te budynki twórcy dodali w pewnej aktualizacji i można sobie cały taki budynek postawić i faktycznie zrobić miasto w Forzie Horizon 5. Także to nie jest tak, że gracze po prostu w tych budynkach oddzielnie robią okna i te piętra i tak dalej. To jest po prostu cały jeden element, który możecie sobie w edytorze dodać. No ale widać tutaj mega, mega dużo pracy, zresztą ja wam proponuję pobawić się tym edytorem, to sami przekonacie się, jak dużo trzeba czasu poświęcić, żeby takie coś stworzyć. Tu mamy coś na kształt jakichś slumsów, zobaczcie. Można sobie tutaj GTR-kiem wjechać, chociaż myślę, że trochę za mocne światło jest w tym miejscu. Chyba nie uda nam się dobrego zdjęcia zrobić, co? Tu jakieś motorki są. Brakuje detali, nie wiem, jakieś śmieci czy coś takiego. Rzeczy tutaj, jakieś kamieni może, czy coś, nie? Żeby to wyglądało bardziej realnie, bo te budynki są takie... no dziwnie to wygląda, to światło tutaj pracuje niefajnie, ale są jakieś kosze na śmieci. Kurczę, no daje takie jednak złudne wrażenie, że to wygląda prawie jak miasto. Okej, tu możemy sobie fotkę strzelić, gdybyśmy chcieli. Jesteśmy na jakimś takim zapleczu slumsów, zobaczcie. I teraz jedziemy sobie jeszcze tutaj. Okej. A, widzicie, ja myślałem, że tylko ten kawałek tam na moście to będzie to miasto, a tu mamy jeszcze coś więcej. I zdaje się, że tam mamy podjazd i jeszcze coś nas czeka. Ale nie możemy sobie, wiesz, pojechać lewo-prawo, gdzieś tam, jak nie mamy jakiegoś takiego skrzyżowania. Muszę znaleźć jakąś taką mapkę i myślę, że jeszcze na jakąś taką trafię. Ale na razie dokończmy zwiedzanie jeszcze tej, nie? Okej. Tutaj mamy sobie takie coś. Okej. Nie robi to na mnie wrażenia, a na was? Tutaj chyba nie ma za dużo takich, wiesz, detali typowo miejskich, co? Tu mamy jakiś neonik do zdjęcia. Chociaż, zobaczcie, to wygląda całkiem fajnie, dlatego że w tle mamy te takie wieżowce, prawda? I tutaj już byśmy mogli jakąś ciekawą fotkę sobie strzelić. Zwłaszcza, że ziomek zrobił tutaj coś na kształt jakiegoś takiego, nie wiem, przejścia dla pieszych albo coś takiego, nie? Tutaj nic nie ma. I tu właściwie moglibyśmy czasnąć fotę temu GTR-kowi, jakąś taką ciekawą, bo zobaczcie, w tle są te wieżowce, te światełka i to wygląda naprawdę bardzo, bardzo dobrze. Zgadzacie się? Cyk, możemy sobie coś takiego trzasnąć. No i dojedźmy sobie jeszcze do końca. Zobaczmy, co tutaj mamy. Chyba pod... myślę, że taka fajna miejscówka do robienia sobie fotek, no nie? Zobaczcie, to faktycznie wygląda jak jakieś takie japońskie miasto. Mega mi się to podoba, nie wiem jak wam. Jeszcze ten deszcz tutaj, ekstra. No i na koniec, jak już sobie wszystko zwiedzimy, możemy sobie przejechać przez linię mety i zgarnąć jakąś tam niewielką gotówkę. Czadzik! Mapka nazywa się Metropolis Street Racer Beta. Spoko! Ja daję lajka, mega mi się podobało.
O, tu mamy coś ciekawego. Nie wiem, czy to jest mapa miejska, tutaj chodzi bardziej o neony i tych neonów tutaj widzę, że jest zajebiście dużo. Właściwie wszędzie są neony. Czy my jesteśmy w centrum Horizon? Tak, bo w centrum Horizon są dodatkowe neony i tych neonów tu jest naprawdę chyba aż za dużo, co? Wow, no dobra, przejedźmy się. O kurde, ty, a tutaj zdjęcie zrobić? O ty! Tutaj jest normalnie zrobione takie wieżowce, są z kontenerów tych świecących, a tutaj patrz. RTX on! Ja pierniczę, jak to wygląda dziwnie. Tu jakieś fajerwerki. Nie wiem, czy chcę tu zrobić zdjęcie, powiem wam, że te lokacje poprzednie były takie bardziej stylowe. Tutaj jest po prostu masa różnych światełek, no nie? Co o tym powiecie? Tutaj, zobacz, tu pod górkę, kurde, gdzie ja jestem? Ja jestem na jakimś chyba... Ej, to jest koło festiwalu Horizon na Bank, ale nie pamiętam tego podjazdu. O, czad, patrz na to. Wow, patrz na te refleksy na aucie. Nie wiem, czy zdjęcie wyjdzie tu jakieś fajne, nie? No bo nie ma takiego klimatu, że klimatu. Ale jest dużo wszystkiego. Tutaj mamy kawałek... A, tu jest pit stop! Tu jest ten pit stop na torze koło centrum Horizon, tego głównego. Za dużo tych neonów. Cyk, cyk. I nawrotka. Ło, tu rampa. Czekaj, a tutaj co? O co tu biega? O! A kurde, nie strzałem, nie zobaczyłem tego dziadostwa tu na dole. Cię trzeba rozpędzić na tą hopkę i dopiero cię wyhopkuje, ale teraz nie wiem, jak się stąd wydostać. O, dehe, okej, tego się kompletnie nie spodziewałem. Tylko jak ja mam się stąd teraz wydostać? O, kurde! O! O! Okej, to było ciekawe, no. Czekaj, zawrócę sobie, rozpędzę się. Nie wiem jak, bo wiesz co, ten samochód tak trochę do driftu zrobiony jest, jak większość moich samochodów w garażu. Ale czekaj, wycofamy sobie i spróbujmy rozpędzić się na tyle, żeby no tam chyba gdzieś dalej trafić. Czekaj. Launch control, okej. O! Patrz, jak wymierzone, wow! Ja nie jechałem szybko. I tu jakieś hopki. Ty, ja nie wiem, czy przypadkiem ten tor nie był w jakiejś playliście festiwalowej. Coś mi się kojarzą te hopki z czymś. Kurde. Nie no, ja tu zdjęcia nie robię, nie ma tego klimatu, którego ja szukam. Tamte poprzednie mapki miały klimat, nie? Ale tutaj jakoś tak, okej. A teraz wybieramy się znowu do Tokio, albo coś, co przypomina Tokio. Ej, patrzcie na ten most, on chyba wygląda trochę inaczej, jest zrobiony z kontenerów. Wow. Co to tutaj jest? Ty, tam są z tyłu jakieś tory. Okej, jedziemy. Jedziemy na eksplorację. Wjeżdżamy sobie powoli, będziemy tu eksplorować. Okej, tu jest ta... Ooo, shit! Ale fajnie to wygląda. Tutaj mamy ten neonik, wow! Ekstra. Tu można by było zrobić jakieś ciekawe zdjęcie, tam na górze jakieś takie przejście dla ludzi albo coś. A jestem ciekawy, czy ktoś zrobił już mapę w stylu cyberpunka. Myślę, że byłoby to wykonalne, ale no na pewno nie by... O kurde. Ty, możemy sobie pojechać normalnie tutaj. What? Ej, zo... Oh, shit, ej, patrzcie to... Patrzcie na to miejsce. What? Haha. Ej. Wow. Czekaj, jakby tu na środku zrobić jakieś... Nie, no tu jest czad. Wow.
ej, ta mapa wymiata. I tutaj, ej, patrzcie, tutaj nawet gościu wziął pod uwagę tych ludzi, co sobie stoją tam na górze. Jakby, wow, czekaj. Trzeba tu zrobić jakieś foto kozackie. Może w tej uliczce tutaj. O, jakoś tak. Wiem już jak, już mam wizję, czekaj. Tak zrobimy. Cyk. I teraz... O kurde, ej, tutaj mi kurczę gra zwalnia. Czuję, że mam mniej FPS-ów. Okej, może nie w tą stronę, bo tam z tyłu widać te takie górki. A mogą się trochę dalej ustawić, nie? Fajnie to wygląda. Ale może stanąłem w złym miejscu, no i samochód zlewa się z otoczeniem, bo mam mniej więcej ten sam kolor akurat, co budynki. Cholera. Wow. Ej, robi to klimat, nie? Zobaczcie sobie tu na górę, tutaj jakaś niby konstrukcja albo coś takiego. Tutaj, zobacz. Fajnie, przede wszystkim jak się ma tą kamerę, wiesz, gdzieś tam na samochodzie, to tym bardziej robi to robotę, no nie? Ale zobacz sobie na przykład na ten shot. Genialnie to wygląda. Podoba mi się bardzo, bo robi taki klimat, no nie? Albo zobacz tutaj, wow! Ale kozacko to wygląda. Ej, to jest faktycznie jakbyśmy, kurcze, byli w Need for Speedzie, nie? Te refleksy tutaj, kurde. Sztosik. Teraz wiesz, zrobić takie przybliżenie. Skompresować ten... O! Ale pięknie to wygląda. Cyk. Skompresować ten tył. I cyk. I robimy fotę. Fota za fotą, człowiek. Dobra, bo ja tu jakiś checkpoint pominąłem, ty. To sobie jechałem pozwiedzać, a te boty jadą tu okrążenia. Dobra, dojedźmy sobie według tego, jak nas kieruje ta traska. I zobaczymy, gdzie nas to doprowadzi. O! Zbliżamy się do jakiejś wieży. Tu jest parking, ale ten parking... Aaa! Czekaj, ja tu mogę pojechać? Mogę, ale no... Okej. Okay. Wiecie co, bo ja już widziałem lepsze parkingi, gdzie naprawdę ten wjazd na górę był taki płynny, że można było faktycznie sobie podriftować, nie? Tak jak w Szybcej i Wściekli Tokyo Drift. A tutaj jednak ten wjazd był taki, wiesz, kwadratowy, no nie jestem tym zachwycony. Ale zobaczcie, co się dzieje tutaj. Sztosik. Jest klimacik niezły. Dobra, i teraz na sam koniec mamy jeszcze ten most, który było widać przy starcie. Ty, ale to chyba jeszcze nie koniec jest. Rainbow Bridge, czyli tęczowy most. Okej, okay. Tutaj mamy skrzyżowanie i to jest skrzyżowanie normalnie w grze. Możemy sobie bączka tutaj szczelić. Wszędzie, wiesz, odbicia na drodze. Wygląda to obłędnie. Koto City Highway. Dobra, i tutaj teraz ostry zakręt, cyk. Tutaj mamy jakiś taki inny most, Steel Bridge. Okej, kapuję. Tutaj zrobił z kontenerów po prostu taki stalowy most. Okej, spoko. Teraz sobie tu nawracamy. Wow, ale świetnie to wykorzystał. I teraz mamy, tak, teraz mamy te tory, które zwróciły moją uwagę na samym początku. Ja muszę sobie zapisać tę mapkę. To jest genialne. Ale ten parking mógłby trochę poprawić, nie? Żeby nie był taki kwadratowy. Teraz przy pomocy tych nowych elementów, które twórcy poudostępniali, można właśnie sobie to zrobić. Fajnie by było, jakby można było, tak jak w Minecrafcie, nie? Że jest jakaś mapka i kilkanaście graczy może na przykład pracować przy jej tworzeniu, bo tak to tylko jedna osoba może sobie edytować tę mapkę, prawda? Chyba że udostępniłaby swoje konto dla innego gracza, wtedy ten inny gracz też mógłby sobie tutaj edytować. No ale kto tak robi? No nikt tak nie robi, prawda? Więc no, szkoda, że nie ma czegoś takiego, że można razem coś tam tworzyć. Jeszcze w trybie multiplayer, wyobrażacie sobie to? To by było naprawdę bardzo fajny i skok do przodu. Okej, teraz zamiast pojechać sobie tam górą, to pójdziemy sobie tutaj dołem i tutaj dołem mamy sobie po prostu taki wyjazd jakby z parkingu, prawda?
Okej, okay. No i sobie dalej możemy. Najlepsze jest to, że jadąc tutaj i nie zwracając aż tak bardzo uwagi na to otoczenie, to faktycznie możemy ulec wrażeniu, że jesteśmy w jakimś mieście. Ale wiesz, no, jak się zaczniemy tak przyglądać, to znowu znajdziemy jakieś tam niedociągnięcia i takie jakieś nieprawidłowości, nie? Ale jakbyśmy się po prostu tutaj ścigali, to faktycznie można ulec takiemu wrażeniu, że kurczę, jesteśmy w mieście, tu jesteśmy na jakiejś autostradzie, zaraz przejeżdżamy przez parking, wiesz, ścigamy się w stylu undergroundowym. Ja muszę zrobić taki zlot, na którym właśnie będziemy po takich mapkach jeździć i robić sobie takie właśnie spotkania na jakichś parkingach. A tych parkingów i różnych takich stylowych mapek naprawdę w Forcie pojawiło się mega, mega dużo ostatnimi czasy, jak twórcy poudostępniali nowe narzędzia do tworzenia mapek. Chociaż ta mapka już wygląda niesamowicie i ma mega dużo detali. Jak macie jakieś ciekawe mapki do sprawdzenia, to oczywiście piszcie w komentarzach. Ja wam bardzo dziękuję, że byliście na tym odcinku i do zobaczenia następnym razem. Chaos!